Hej, witam was ponownie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Złodziejskich Przygód Garetha. Słuchajcie, przypominam, że dziś zabawimy się w hienę cmentarną i naszym zadaniem będzie dostanie się do tej odlewni, która jest tam gdzieś za murami, a w niej musimy odnaleźć ciało człowieka, który posiada pierścień, który jest bardzo ważny dla naszego zleceniodawcy. Oczywiście postaramy się to zrobić po cichutku, w cieniu, nie alarmując nikogo, nie informując o naszej obecności. Chciałbym się rozejrzeć, jakie tu są jeszcze ścieżki możliwości przejścia naokoło. O, mogę zakraść się tędy. Oczywiście muszę mieć do tego śrubokręt, który kupiłem niedawno. Ale to kurczę, zaskakująco tani był w takim razie. Jak na śrubokręt. Keep that friggin' dog quiet and wake me when shift's done, will you? How can you sleep in a place like this? And the general's here too, grinding his teeth and his friggin' leg. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie idę. Wiem, że nasz cel jest 11 metrów od nas w tą stronę. Skoro już sobie otworzyliśmy przejście tutaj do kanałów, to czemu by ich nie wyeksplorować? Tam się coś świeci do mnie pięknego. To są butelki i strzykawka. I przedmioty do rzucania. I chyba nic więcej tutaj nie ma, co? No to niestety ślepy zaułek. Musimy wrócić wcześniej. Tutaj? Serio? O, najwidoczniej tak. Wydaje mi się, że idąc na takie skróty, zaoszczędziłem sobie jakikolwiek tutaj jakiegokolwiek starcia z przeciwnikami. Nie, tablicy nie da się zerwać. Już myślałem przez chwilę, że będzie taka złota, ładna do odkręcenia śrubokrętem, jak ostatnio w poprzednim odcinku. Dobra, lecimy na górę. Okej. Tędy nie przeskoczę. Czy są tu jacyś strażnicy? Nie. Garrett. Jakieś przebłyski miałem. To była Erin chyba, nie? Tak, Garrett też to potwierdza. A Garrett tak naprawdę nie wie, co się z nim stało. Kwiatek. Koncentracja. Jeśli chcesz odzyskać nieco koncentracji, dotknij panelu dotykowego, aby podświetlić mag w ekwipunku, następnie kliknij, aby go spożyć. Co za cipunek, no? Maka będzie ćpał. Widzę, że tu jest wejście górą, ale chcę zobaczyć, czy da się otworzyć bramę. A, brama jest otwarta, ale nie mogę z niej skorzystać. Brawo, gra! To fantastyczne. No tak, to by było nie po złodziejsku. Czy tu coś jest? O, tam chyba się da wejść, co? Zanim pójdziemy dalej, bym się rozejrzał troszeczkę i zobaczył, gdzie tutaj można. Jak tutaj się można dostać do środka? I czy można? Myślę, że po tym wejdę? Nie. Nie, przykro mi, obawiam się, że nie jestem w stanie po niczym się tutaj dostać na górę. Chyba, że po tym. O, może po tym. O, może po tym. Ej, kurde, ta gra potrafi mnie jednak pozytywnie zaskoczyć momentami. W sensie, widzicie, no, takie motywy jak w poprzednich odcinkach, dwa, które przegapiłem, czyli przycisk na ścianie do zegaru, czy też, schylcie mój, okej. Czy też, co tam było jeszcze w ostatnim odcinku, coś tam przegapiłem, już nie pamiętam co. A teraz takie przejście właśnie do jakiegoś mniej istotnego, nie wchodź na stół, tylko podnieś ze stołu. Jakiegoś mniej istotnego budyneczku. No to jest w porządku. A co w dokumencie? Mamy dziś szczęście. Przyszedłem za jedną łachudrą na górę i odkryłem, że zgarnął coś naprawdę pięknego. Włożyłem to do sypu węglowego w kotłowni. Ha! I to jest nasz tip na dziś. Miło okraj złodzieja, co? Gdy będziesz to oddawał do lombardu, upewnij się, że Perry dobrze przeliczył pieniądze. Jeszcze raz. Do sypu węglowego w kotłowni. Musimy zwrócić uwagę, kiedy będziemy w jakiejś kotłowni. O, i znalazłem też unikat. Ładny pierścień z czachą. Taki zbyt złoty, nawet jak na złoto. Dziwna ta teksturka jest, ale dobra, nie będę się szczepiał.
W grze, jak się okazuje, jest chyba całkiem sporo takich smaczków i... Nie wiem, czy zbieranie tych rzeczy to jest dobry pomysł na ten let's play, prawda? Bo to może okazać się po jakimś czasie męczące, kiedy ja przeszukuję w 100% wszystkie lokacje. Ale z drugiej strony część z was mówiła, że śmiało mogę tak robić, bo... Skoczysz, Misiek? Zejdziesz, nie? Musisz iść naokoło? Trudno. Bo odcinki i tak ostatnio były krótkie, oczywiście macie rację, były krótkie. Niestety nie mogłem sobie pozwolić na więcej, nawet dzisiaj też chyba niespecjalnie jeszcze mogę, ale jak tylko wrócę z Pyrkonu, będę się starał robić odcinki dłuższe. Dobra. Jest tryb taki wspinaczkowy w stylu Uncharted. Jest, tylko że jest strasznie drętwy w porównaniu do Uncharted. Nie polecam, 2 na 10. Skoczysz tam, Misiek, czy nie skoczysz? Skoczysz, dobrze. Zejdź na dół. Here comes one more for the Knacker's yard. The general will want this lot seen to before last bell. Kto to mówi? A highborn in with the lowlifes. I wonder what he's got. Not out here, sloop for brains. We carted him gentle as we could. You are treating them with respect, aren't you? Respect? Oh, yeah. Set the cart down inside and get back to your sack houses. We'll take it from here. Dobra. Zwłoki zwieziono do środka. Nie wiem, czy gość, którego my szukamy, też jest tam w środku. Pewnie dowiemy się już niedługo. Pusto. Któż to mówi? Nie, czekajcie, tędy chyba się już idzie do wyjścia. Ja chciałbym jeszcze zobaczyć tam ten jeden korytarz, czy przypadkiem czegoś tam nie ma na końcu. O tu, gdzie prowadzi światło. Nie. Niestety nie. Dobra. W takim razie kierujemy się do zejścia. Czy tam wyjścia, bo to chyba w górę prowadziło. O, mogę naskoczyć na strażnika i wykonać powalenie. Fajowo. Mannequins. I came here looking for a body, but not this kind. Masz se ciałko, a miej se. Ja zaraz tą lokację opuszczę. Ktoś tam się w ogóle czepiał w ostatnim odcinku, że zostawiam zwłoki, zwłoki ogłuszonych przeciwników, mimo że sam w samouczku się czepiałem, że inni bohaterowie zostawiają je na widoku, ale słuchajcie, to robię dlatego, że to nie są zabici przeciwnicy, tylko ogłuszeni. Ja wiem, że oni i tak niedługo wstaną i po prostu muszę tą lokację szybko opuścić i to, że ich zostawię, to akurat w tych konkretnych przypadkach, które widzieliśmy wcześniej, no to w żaden sposób nie wpływa na moją tam... Na to, czy inni strażnicy wiedzą o mojej obecności, czy też nie. W sensie tamtych lokacji po prostu inni strażnicy nie patrolowali. Jest przynajmniej dwóch gości na dole i kuszli. Sorry, nie chciałem w to wejść. Cornelius must already be on the line. The best way to follow Cornelius is to put my life on the line. Nie. Wrzuć. Co, znaczy cofnij. Którym się robiło? Cholera, muszę się cofnąć i zobaczyć, którym się robiło. O, tym się robiło. Koncentrację. Muszę posprawdzać po prostu przyciski, żebym ogarniał w tym momencie, jak to się robi. Jakbym zlazł na dół, zejdę na chwilę na dół, bo chcę zobaczyć, czy są tu jakieś przedmioty do podniesienia. Nie, czyściutko. To chyba nie jest kotłownia. Ale będę bardzo, bardzo czujny, jeśli chodzi o kotłownię.
i syp oczywiście w niej. O, fuck, czemu spadłeś? Myślałem, że jesteś w miarę stabilny w takich miejscach. Do góry, już jestem w cieniu. Nie, jestem w świetle. Kurczę, tam był przedmiot do podniesienia. Chowaj się, misiek. Nie pokazuj się w świetle. Tam jakaś monetka leży na skrzyni, ale to już po nią się nie cofniemy. O, fuck, to są... Nie, to są manekiny. To nie są ciała, to są manekiny. Nie widzisz mnie, ani nikogo innego. A się gapisz na zwłoki, tak? Tak, bo to już nie jest manekin, to są normalne zwłoki. Ten koleś tam patroluje górę, ten sobie chodzi tutaj w kółko. Czy ja mam tu się za czym schować? Niespecjalnie. Jakbyś poszedł jeszcze gdzieś tam dalej kawałek. Kurczę, ja w tym momencie nie za bardzo wiem, jakie mam możliwości, w sensie, co ja powinienem zrobić, czego powinienem ogłuszyć, czego powinienem zignorować. Shit. This grease gets on everything. Nie widzisz mnie, dobrze, nie widzisz mnie. Doesn't feel safe on the streets. Tu widzę jakieś przedmiocidło. I tam pewnie mógłbym skoczyć. Oh fuck. Nie widzisz mnie. Dobrze. Okradziony, pięknie. O to chodziło, czy ja tam wskoczę? Nie, tam nie wskoczę. Muszę się dostać na górę. Na górę widziałem, gdzie jest wejście. Wcale nie będzie łatwo się tam dostać. Bo ten typ się tu kręci, jakbym w końcu polazł tamtą uliczkę. Idź tam. Czy ty masz jeszcze coś w ogóle w tym swoim schowku, czy już cię okradłem do reszty? Patrzcie, nie widzi mnie. To jest masakra, co? Na górę. Do cienia póki co. Poczekam, aż ten typ sobie przejdzie. Chyba nie, ja już jestem w drodze wyjściowej tak naprawdę. Już nie muszę się po nic cofać, tylko że chciałbym zobaczyć, czy tam jest jakaś kasiorka do ukradnięcia. Gość jest chyba z prawej strony. Tak, jest z prawej strony. Czy ja przemknę? Nie przemknę chyba. Za mało czasu. Muszę poczekać, aż się wróci. Mówię, to jest gra dla cierpliwych. Ja nie zawsze jestem cierpliwy. W sumie rzadko kiedy jestem cierpliwy. Co zrobisz? Gdzie pójdziesz? Dobrze, tak myślałem, że się cofniesz. To w takim razie wszystko tutaj. Powiedzmy... Wiem, że zostawiłem coś tam na skrzyni na dole i na tej półce na górze, ale to już olać. Nie muszę wszystkiego maksować przecież. Co to jest, sobie się świeci tutaj takie? Zejdź mi się na dół. Możesz wstać, bo to jest przełącznik? Nie, to jest portmonetka. Uff, dobrze, się wystraszyłem. Tam na dole jeszcze coś jest. Też po to zejdę. To jest jedzenie akurat. Czy ktoś tu jest? Posprawdzamy sobie takie miejsce, bo ja chcę zobaczyć, jaki jest układ tej mapy. Narzekaliście, że zbyt szybko pędzę, to... Teraz sobie zobaczymy, jak wyglądają inne lokacje. Aha, nie, to tędy się po prostu spada. Czy już wcześniej przegapiłem jakiś skrót? Na to by wychodziło.
Dobra, tu się nie muszę skradać, bo tu nikogo nie ma. Mogę po prostu podskoczyć do góry i chwycić się haka. Okej, lecimy dalej ze zwłokami. Szkoda, że się nie mogę za siebie spojrzeć. Chciałem zobaczyć, czy tam są jakieś zwłoki za mną, czy może. Znowu nie usłyszałem, co powiedział Garrett, ani nie przeczytałem. Jego głos jest tak złodziejski i tak delikatny na swój sposób, że autentycznie czuję, że go unikam. O kurde, leci jakaś inspekcja. Dobrze. Podążaj ścieżką śmierci, przejdź przez dawny obszar produkcyjny. A to szkło chyba nie jest wysypane przez przypadek, co? No, niestety. Będzie słychać, jak po nim chodzę. W takim razie... W takim razie muszę przejść naokoło. Fuck. Nie, jak mnie zobaczył? Wychylił się. Nie wierzę. Muszę się schować w takim razie szybko. Nie, Mendo jedna. Dobra, zobaczcie, jak wygląda walka. Nie widzi mnie frajer. Dobra, zobaczmy szybko dokument. Gratulacje, Barmy, zostałeś przeniesiony do przetwarzania ciał. Nie jest tak źle, jeśli tylko zdołasz to znieść. Ej, w ogóle wkurza mnie, że ten strażnik był tak ślepy. Teraz naprawdę żałuję, że wybrałem Izzy. Anyways, jeśli potrzebna ci będzie przerwa, jest jedno miejsce na górze. Tylko tam brygadzista cię nie złapie na bumelce. Zasady są następujące. Bądź cicho, nie przeginaj, szepuj fajki na podłogę. Jeśli ktoś cię złapie, nie możesz wydać reszty. Jest jedno miejsce na górze. Dobra, czyli to jest tip ogólnie taki odnośnie rozgrywki. No idź mi się do przodu. Schowaj się na razie do szafy może. Do czasu, aż koleś da ci spokój. Temu się tam oczko zmienia chyba na białe powoli. Dobra, olejemy chyba typa, bo on w ogóle ma nas gdzieś, my sobie możemy w tym czasie pójść do góry. Tylko zamknij szafę. Zamknęłeś szafę? Zamknęłeś, okej. Czy tu się gasi światło? Yep, tu się gasi światło. Czy tu się coś podnosi? Nie, tu się nic nie podnosi, z tego co widzę. Same nightmares every night. O, fuck, jest koleś tutaj. To co ja mogę biedny zrobić? Mogę... zejść tutaj? Fuck! No chyba nie! No jak to się w ogóle... Nie wierzę! Nie rozumiem jeszcze tego, sorry, po prostu nie rozumiem. Przytrzymaj. Wykonałem powalenie przeciwnika. Jak on się tu znalazł? On się tu cofnął tak szybko. Dobra. Sorry, że tak klamię, ale muszę się nauczyć. Chyba sami to rozumiecie. Rzuć ciało. Nikt go tu nie znajdzie. On jest zabity. Dobra, lecimy dalej. Kurczę, wdupiłem troszkę. Koleś był tak ślepy, a ja i tak dałem mu się zobaczyć. Tu chyba pusto będzie, pozbieramy tylko zestawę ze stołu. Jest przejście dołem. Okej, widzę, co tu jest nie tak, jest szkło rozsypane. Zawiadamiamy o zbliżającej się rekrutacji huty na ulicy Dolnej. Począwszy od dziś, w ciągu 2 tygodni placówka musi być gotowa na przyjęcie miejskich zmarłych. Uwaga na stare materiały z wcześniejszych projektów Barona.
miejsca, których nie można przekształcić na pomieszczenia dla ciał, należy odciąć od reszty. Nad całością przedsięwzięcia będzie czuwać generał straży. Chyba nie muszę przypominać, że opóźnienie wchodzi w grę. Kapitan Shave. Shavey, czy jak mu tam, nie wiem. Mniejsza. Sprawdźmy jeszcze na szybko szuflady. Zauważyliście, że wszystkie przedmioty w ogóle w szufladach są wyrównane do środka? Od linijki, normalnie od linijki. Też niezbyt przyjemne dla oka. Tu jest szafa, do której się można schować, nic stąd nie chcemy. O, tam się na górze coś do mnie świeci. Ej, nie spadamy. Co my tu mamy? Teleskop. Dobrze, w takim razie, czy można przejść przez okno? Nie można przejść przez okno, trzeba przejść przez drzwi. Czy jesteś na szafce? Nic nie ma na szafce. Czy to jest wyłącznik? Tak, to jest wyłącznik. Chociaż takie rzeczy sobie ponaciskam. Podejrzewam, że to gdzieś tam się później sumuje w wyzwaniach. Czysto. Tempe strzały, yeah. Nie widzisz. Kurde, to było szkło. Jeszcze nie ogarniam. Włączysz światło? Kurde, włączysz. Tempą strzałą pewnie da się. Tempy strzały są słabe, ale można z ich pomocą uruchamiać oddalone przełączniki. Właśnie. Dlaczego ja nie czytam takich informacji? To by mi już dużo pomogło. No, musisz sobie coś wyobrażać. Na pewno mnie tam nie... The fuck? Właśnie na górę. Nie przyjdziesz tu, nie? Nie macie tu, nie? Co wy mnie tak stresujecie? Czy was to bawi? Okej, w takim razie wyjmij ten swój łuk. Nie, jak się wyjmuje łuk. Jak się wybiera tempę strzały? Tempa strzała. No chcę to wybrać. Mam, dobra, jest tempa strzała. Koleś mógłby się sunąć w końcu w którąś stronę. No idź, tempaku. Serio? No jak użyję teraz strzały, jak on jest w obszarze światła, to on się kapnie przecież. Ale dobra, spróbujemy. Nie, zdaje ci się. Dobra, może go po prostu ogłuszmy, co? Bo już dużo czasu na niego zmarnowaliśmy, bardzo niepotrzebnie moim zdaniem. Kurde, idzie kolejny. Właź do środka. Co z tą muzą? Po co mi to gra? Czy mogę gdzieś tu wejść na górę? Nie, nie wejdę tędy. Co najwyżej gdzieś tam dalej. Fuck. Koleś mnie szuka, muszę się teraz schować, ale wdupiłem. Znajdzie mnie jak nic. Tamten już mnie widzi.
Udało mi się na szybko przemknąć. Dobra, jestem w cieniu i teoretycznie tu mnie nie widzą. Teraz przemknę tutaj. Nie widzisz, nie widzisz, nie widzisz. Dobra, chyba udało mi się przemknąć dalej. Zgaś światełko. Nie wiem, czy tędy chcę przechodzić, czy którędy. Tędy może. Tędy chyba najlepiej. Tu trzeba strzelić. Wyłączyć światło i czy tu czeka na mnie hak? Czy to już jest to? Nie, tam dalej da się chyba przejść. Ja bym chciał jeszcze się do skrzyni dostać. Dobra, oni mnie tu nie słyszeli. Wszystko wróciło do normy. Stay alert. Just stay alert. Jest dobrze. No, trochę tam zlemiłem, ale... A przedostaliśmy się dalej. Nie pomyślałem, kurde... Ja jeszcze nie myślę logicznie przy tej grze. Faktycznie nie pomyślałem przecież, że koleś... Który zbliżał się w korytarzu, zobaczy ogłuszone ciało tego kolesia, którego my zamknęliśmy. W sensie, którego ogłuszyliśmy. Przepraszam, że takie głupoty pieprzę, naprawdę. Trochę mi wstyd. Ten się nie obudzi, my sobie podniesiemy co trzeba. Co my tutaj w ogóle eksplorujemy? Tu są jakieś szafy. Jakieś przełączniki, od razu można zgasić światło, bo czemu by nie? Na szczęście jak jest ciemno, to mamy kocie oczy i wszystko widzimy. Nożyce. Miałem się udać tam. Tutaj jest jakaś droga poboczna? Ja się cofam tutaj? O co tutaj chodzi? Przytrzymaj. Boże, jak mi coś teraz wyskoczyło przed ekran, żebym się zesrał ze strachu. No nic tam nie widzę, ciekawego. Drzwi są zabarykadowane. Po prostu jestem ciekaw, czy jakieś fajne przedmioty gdzieś tutaj są może ukryte. O, na przykład tu jest jakaś piwniczka. I to wygląda fajnie. Co to jest? Są drzwi, tu się zamyka drzwi. Czy to jest kotłownia? Okej, szukamy sypu w kotłowni. Idzie strażnik. Nowa mapa. Gdzie my jesteśmy? Obszar produkcyjny. Nie, ja chyba się niepotrzebnie cofam. W sensie bardzo niepotrzebnie. Jeszcze tylko wyjrzę tu na chwilę. Tam chyba jest wyłącznik światła. Ale szkoda mi moich tępych strzał fantastycznych, pięknych. Co to było? A to był przedmiot do rzucania, tak? Nie, była zębatka. Po co ja tu idę? Tylko po to, żeby eksplorować. Dobra, pieprzę to. W takim razie wracam na szlak i lecimy tam, gdzie iść powinniśmy. Tego gościa mogę sobie co najwyżej jeszcze okraść. Po drodze się nie obrócisz, nie? Nie obrócisz. On zresztą nie miał przy sobie sakiewki. To pal licho go. Tu widzę jakąś strzałę świecącą. Dobra, spadamy stąd. A w kotłowni niestety chyba nic jednak nie było. To znaczy w sensie, że to chyba nie jest kotłownia jeszcze po prostu. Ja zobaczyłem coś takiego i pomyślałem, kotłownia. A to nie. Wcale. Nie, tu się nie dostanę, jest zamknięte. Tu nic ciekawego nie ma. Tu śpi cały czas koleś.
Tu jest rozbity. Give me a locked door. I'll show you an open one. Kło? I haven't seen this mechanism before, though. Must be a key to fit. Must be a key to fit. Zobaczmy najpierw wytyczne, jakie są gdzieś tam na górze. Być może mi to w jakiś sposób pomoże. Wstęp zbroniony. Wejście bez pozwolenia będzie karane bez żadnych wyjątków. Będzie karane żadnych wyjątków, a tam jest kropka. Nie zauważyłem. W przypadku wątpliwości zapytaj oficera administracji z rozkazu generała straży. Czy jakieś tajne miejsce, w którym nie powinno nas być, dlatego tam wejdziemy. Potrzebny klucz. Okej, zbadajmy szuflady. Widelec nie jest moim kluczem. A zgaszę lampkę. Gość śpi, będzie mu się ładniej spało. Stary, na ciebie krew kapie. Jesteś tego świadom troszeczkę, nie? Uff. Dobra, dotarłem do skrzyni. Bez budzenia kolesia. A w skrzyni czeka na mnie klucz. Fantastycznie, oraz jedzenie. Nie wiem, czy prędkość, z jaką się poruszam, ma jakiekolwiek znaczenie w tym przypadku, ale wygląda na to, że nie. Okej, możemy użyć klucza. I otworzyć przejście dalej. Do zamkniętego terenu podążasz ścieżką śmierci. Ponownie chwyć się przenośnika. To przenośnik zaraz będzie gdzieś tam. Ale patrzę na zegarek i myślę, że skończymy na dzisiaj nagranie. Słuchajcie, mamy prawie 40 minut. No i to jest chyba dobry moment, żeby skończyć na dziś. W takim razie, cóż mogę powiedzieć, troszkę dzisiaj przylamiłem, ale to są nauczki dla mnie i mam nadzieję, że będę wyciągał z nich wnioski, że ogarnę troszeczkę, że jak się zostawia zwłoki na ścieżce patrolującego strażnika, to ten drugi strażnik może się połapać, że coś jest nie tak. To właściwie tyle. Będę starał się wyciągać wnioski, nie bójcie się. Dobra, trzymajcie się, po do usłyszenia już niedługo. Pa, pa!